Dzień dobry, dobry wieczór, cokolwiek jest pora, gdy Państwo oglądacie ten program, witam bardzo serdecznie. I dzisiaj chciałbym się pochylić nad problemem, który się nam pojawia jako kolejny problem, to znaczy problem polskiego KPO. Przewodnicząca komisji przy pewnym sprzeciwie, co jest dość nietypowe, bo generalnie rzecz biorąc zasadą, że tak powiem, Komisji Europejskiej jest to, że komisarze spierają się i kłócą różne rzeczy, natomiast w momencie, kiedy wychodzą na zewnątrz, to generalnie rzecz biorąc występują jako jakby jedno ciało. No tutaj była sytuacja taka, że pani przewodnicząca już przygłosowała na etapie głosowania. Nie miała jednomyślności i niewątpliwie będzie to rzutowało na sytuację przyszłości polskiego KPO. Bo tak naprawdę sytuacja KPO z punktu widzenia i Unii Europejskiej, i polskiego rządu polega na tym, żeby przerobić ten kawałek, że tak powiem, taki bon, że tak powiem, jak kiedyś przywoził w czasie kampanii prezydenta Dudy premier Morawiecki, rozdawał różnym zaprzyjaźnionym organizacjom i gminom na pieniądze, tak? Bo to na papierze się nic nie zrobi, natomiast no, do przeróbki są potrzebne pieniądze. I ewidentnie Unia potrzebowała rozróżnić sytuację Polski i Węgier, bo tak naprawdę sytuacja wyglądała w ten sposób, że w poczekalni razem stały dwa programy, i polski, i węgierski. No więc sytuacja jest taka, że polski KPO został podpisany, no to stawia nas w innej sytuacji jako Polskę niż Węgry, to znaczy Polska jest krajem, który powiedzmy inaczej pewne kroki w kierunku potrzebnym poczynił. Natomiast pytanie drugie, które się pojawia, to czy, że tak powiem, te pieniądze się pojawią. No i tutaj moim zdaniem jest pytanie kluczowe, bo wydaje się, że interesem, na umównie mówiąc, starej Unii, czyli takiego jądra Zachodu, jest to, żeby jednak PiS w Polsce nie rządził, bo z punktu widzenia Unii to, co on wyprawia w Polsce, modulo naruszenie interesów gospodarczych firm zachodnioeuropejskich, no to jest coś, co, że tak powiem, no, jest elementem pewnej politycznej układanki. Natomiast jest jedna rzecz, którą rząd polski z punktu widzenia Unii blokuje i, że tak powiem, jest tym elementem, który jest kluczowy. Otóż nie mniej, nie więcej, tylko obecność rządu PiS-u powoduje to, że w stosunku do Węgier nie można zastosować artykułu 7 traktatu. To znaczy nie można doprowadzić do sytuacji takiej, że co prawda Węgry nie zostaną wyrzucone z Unii Europejskiej, ale nie będą miały możliwości, nie będą miały prawa głosu. A co za tym idzie, na przykład, tak jak w tej chwili była kwestia embarga, no to nie będzie możliwości takiej, żeby Węgry, że tak powiem, w zamian za swoją jednomyślność, na przykład skreśliły patriarchę Cyryla z listy osób odpowiedzialnych za zbrodnie na Ukrainie, tak? I to jakby, no to jest to pewien problem. No i oczywiście utrzymanie Węgier jako terenu w Unii Europejskiej jest dla Unii bardzo wygodne, ponieważ jest to kwestia tranzytu. To znaczy jednym z elementów, że tak powiem, negocjacyjnych w momencie, w którym nasza dziesiątka przystępowała do Unii Europejskiej, to właśnie była możliwość tak pozbycia się wyspy Unii Europejskiej, jaką była Grecja. Tak? To znaczy, że z jednej strony Grecja potrzebowała, była członkiem Unii Europejskiej, wspólnego obszaru celnego, no i tak naprawdę, żeby bezcłowo przewieźć towary do Grecji, no to one musiały albo płynąć po morzu, albo jechać po lądzie, no ale wtedy musiały jechać tranzytem, ze wszystkimi konsekwencjami tego faktu, no bo tranzyt nigdy nie jest do końca pewny i bezpieczny.
No i z tego powodu nie mniej, nie więcej, tylko to był dodatkowy argument za tym, żeby te kraje, że tak powiem, leżące, umownie mówiąc, między Grecją a Austrią, że tak powiem, żeby znalazły się w Unii Europejskiej. Muszę powiedzieć, że były bardzo duże wątpliwości, czy rzeczywiście Bułgaria powinna zostawać członkiem Unii Europejskiej, a jak wyszło, że tak powiem, z prania, to Węgry są account rip, a nie, że tak powiem, a nie Bułgaria ze swoimi wszystkimi pomysłami. No i w tym momencie mamy sytuację taką, że z punktu widzenia Unii Europejskiej, sprawnego działania Unii Europejskiej, najwygodniejsza byłaby sytuacja taka, żeby w stosunku do Węgier Orbana, które są co do sposobu działania, że tak powiem, całkowicie jakby obce kulturowo całej reszcie Europy, bo jest to tak naprawdę rodzaj dyktatury bazującej na silnej kontroli nad mediami, nad sądami, nad wszystkim w zasadzie. No i jest to kraj, który trochę nie pasuje do całej reszty, więc taki stan na takiego półczłonkostwa Węgier, to znaczy zawieszenia prawa głosu w Radzie Europejskiej dla Węgier, no byłby niezwykle przyjazny dla całej Unii Europejskiej. No i żeby zrealizować ten scenariusz, no to trzeba się pozbyć tych, którzy mogliby zawetować taki pomysł. No w tej chwili wiadomo, że jest jedna grupa, która na pewno będzie to chciała zawetować. Jest to polski rząd PiS-owski. Więc w związku z powyższym Unia Europejska nie ma żadnego interesu w tym, żeby ten rząd trzymać i wspierać. No, oczywiście nie jest tak, że jak wierzy część ludzkości, że tak powiem, że Zachód to jest banda idiotów, to nie jest do końca banda idiotów. I oni też mają świadomość tego, że wszelkie pieniądze, które zostaną na rok przed wyborami dane polskiemu rządowi, pojadą, że tak powiem, jako wkładka mięsna do masarni PiS-u w celu wyprodukowania kiełbasy wyborczej. A ponieważ tak naprawdę elektorat PiS-u składa się z dwóch części, to znaczy z dwóch, można powiedzieć, z trzech części, aczkolwiek one się trochę zazębiają, to znaczy jedna rzecz to jest taka, która jedna część są działacze PiS-owscy, którzy są karmieni przez system rządów PiS-u. Tutaj najlepszym przykładem będzie pan minister Horała, który pobiera całkiem niezłe pieniądze za pilnowanie łąki pod Baranowem, bo myślę, że nikt nie ma co do tego wątpliwości, że to lotnisko dające się przewidzieć w przyszłości nie powstanie. I to jest jakby pierwsze stwierdzenie. Drugie stwierdzenie jest takie, że druga grupa, że tak powiem, w tym wszystkim, to jest grupa, która popiera PiS z powodów ideologicznych. To znaczy jest to grupa, która ma bardzo tradycjonalistyczne podejście. Jej symbolem będą słuchacze Radia Maryja i minister Czarnek. To znaczy to są ludzie, którzy bardzo fajnie, że tak powiem, znaleźliby się w średniowieczu i to w takiej wersji, że tak powiem, z przyzwoicie płonącymi stosami. No i ta grupa wierzy w to, aczkolwiek nie jest to do końca prawda, że PiS jest gwarantem tego, że no, będzie tutaj można zrobić jakiś taki zestaw do życia, przynajmniej na pierwszy rzut oka wyglądające na to, że przestrzega tradycji. No i trzecia grupa to jest grupa socjalna. To znaczy PiS ma charakter socjalny, to znaczy widać to wyraźnie, że tak powiem, że jakby głównym zajęciem rządu to jest zbieranie pieniędzy i robienie transferów socjalnych. No i ci wszyscy beneficjenci transferów socjalnych no, też są gotowi głosować na PiS, natomiast mogą im się poglądy odwrócić w momencie, w którym nie dostaną kiełbasy wyborczej.
No i sytuacja jest taka, że tak naprawdę mobilizacja tych trzech grup, które wymieniłem, to znaczy nazwijmy to części zaangażowanej, niekoniecznie będącej formalnymi członkami, znaczy beneficjentów układu rządu PiS-owskiego, wersji ideowej, tak to nazwijmy, i wersji socjalnej razem wziętej, dopiero daje, że tak powiem, możliwość otrzymania takiej liczby głosów, która dałaby się przełożyć na to, żeby wybory wygrać i mieć samodzielną większość, bo jak pokazało doświadczenie 7 lat naszej ostatniej historii rządów PiS-u, PiS ma zerową zdolność koalicyjną. To znaczy, w momencie, kiedy, że tak powiem, musi się z kimś dogadywać, to prędzej czy później ta grupa, z którą się on dogaduje, kończy jak partia Gowina, to znaczy w czymś w rodzaju politycznego niebytu. No i takich przykładów, że tak powiem, jeżeli chodzi o współpracę z Jarosławem Kaczyńskim i jego najbliższymi współpracownikami, znajdziemy bardzo wiele. Tak więc, jak Państwo widzą, nie mniej, nie więcej, tylko Unia Europejska nie ma żadnego interesu w karmieniu rządu PiS-owskiego przed wyborami, ale jakby bierze pod uwagę, że tak powiem, dobre zachowanie w sprawie Ukrainy, bardziej Polaków niż polskiego rządu, który zdaje się, że tutaj się zachowuje wtórnie, to znaczy dostosowuje się do otaczającego świata. Więc wydaje się, że droga przez Płotki do uzyskania pieniędzy z KPO jest dość długa i wyboista, bo jak powiedziałem, Unia nie bardzo ma w tym interes, żeby dać rządowi PiS-owskiemu pieniądze na kiełbasę wyborczą. Serdecznie dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Zapraszam do wysłuchania kolejnego i zapraszam do subskrybowania kanału. Serdecznie dziękuję, pozdrawiam, do zobaczenia.